jak założyć wypożyczalnię sportowych samochodów i ile ten biznes w rzeczywistości zarabia. Mój dzisiejszy gość, Wojciech Jusiel, posiada jedną z największych flot tego typu samochodów pod wynajem w Polsce. Jego wypożyczalnia w ofercie ma około 60 samochodów, z czego on jest właścicielem między 30 a 40 samochodów, w których ma udziały, ma leasingi na siebie. Więc porozmawiam z nim o tym, jak taką wypożyczalnię założyć, jakie auto brać, ile taki samochód zarabia, jakie są koszty prowadzenia tego biznesu, jakie są problemy. A tego typu nagrania, które robimy w całej Polsce, są możliwe dzięki naszym partnerom. A partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Bafra Kebab, największa franczyza street food w Polsce, oraz ergniu.pl, poleasingowe laptopy dla firm do 70% taniej. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę takimi oto samochodami. Cześć Wojtek. Witam Cię, Pawle. Powiedz, czym się zajmujesz? Wypożyczalnia sportowych samochodów. Tak, sportowych i luksusowych, no bo G-klasa to tak mało sportowa jak dla mnie, ale jest szybka i wygląda dobrze. Dobra, jak długo to robisz? Ile masz samochodów swoich? Od 5 lat około 37 samochodów jest w leasingach na mnie, a we flocie mamy ich ponad 60. Okej. I żeby coś takiego otworzyć, no to kojarzy się, jak ktoś posiada takie samochody. Ty mówisz, masz tych samochodów 37, które są tam warte ponad 20 kilka milionów złotych. No to... Czyli sumarycznie wszystkich, w których mam udziały, tak można powiedzieć, że mam ponad 20 milionów, ale co trzeba zrobić? Umieć się skredytować dobrze, nie? Okej, ale żeby taką zdolność mieć, czy ty miałeś wcześniej jakiś biznes, że na tym biznesie zarobiłeś takie pieniądze, czy skąd tak, tutaj tak. takie znaczy, możliwości? Na biznesie w branży fitness, tak? Czyli szkolenia dla trenerów, studio treningu personalnego, produkty online, tak? No od tego zaczynałem, od tego kupiłem pierwszy, drugi, trzeci samochód, no i zyski z tych samochodów zbudowały obrót i zdolność na kolejne. Okej. Z Wojtkiem już był jeden odcinek na kanale, który widzowie śledzą regularnie, to wiedzą. Powiedz... Jak wyglądała wtedy Twoja sytuacja, bo tutaj nie wiem, na ile mogę coś zdradzać. Czyli powiedzmy, że był to taki moment, że nie mogłem za dużo mówić o tym biznesie, nie miałem wtedy jeszcze własnej marki, tak? No teraz mamy swój brand, Fast Club, tak? Który jest wypożyczalnią, robimy też eventy sportowe, szkolenia dla ludzi, którzy chcą otwierać swoje własne wypożyczalnie, tak? Czyli mamy taką szeroką gamę usług dotyczącą motobiznesu. Dobra, czyli dzisiaj pogadamy szczerze, jak ten biznes w rzeczywistości wygląda, ile na tym można zarobić? Ile można zarobić, no to ciężko powiedzieć, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak sfinansujemy samochód, jakie on będzie mieć obłożenie i czy umiemy sprzedawać, tak? Czy wybijemy się na tle konkurencji. Natomiast no, tutaj najważniejszą rzeczą jest umiejętność do sprzedaży różnych usług, tak? Czyli w tym momencie mamy wypożyczalnie, eventy, szkolenia. Szkolenia na torze z techniki jazdy. No teraz otworzyliśmy też warsztat i tutaj wspieram chłopaków w biznesie związanym z detailingiem i myjnią. Okej, no to zabieramy widzów na przejażdżkę i po drodze wypytam Cię już dokładnie, jak taki biznes rozpocząć. Powiedz w skrócie, ile masz samochodów w swojej ofercie? W ofercie, tak? Tak. W ofercie w tym momencie będzie około 68 samochodów, takich aktywnie dostępnych. I masz wypożyczalnię, która działa w taki sposób, że część aut jest Twoja, część aut to są auta inwestorów. Natomiast no też wiadomo, że współpracujemy z innymi wypożyczalniami, no i też dzielimy się flotą, tak? No tak wygląda polski rynek, że jest bardzo mało wypożyczalni, zresztą chyba nie ma żadnej wypożyczalni, która by tylko i wyłącznie polegała na swoich klientach i nie współpracowała z inną wypożyczalnią. I jeżeli Ty bierzesz takie auta w leasing, czy jest problem już później przy takiej skali oczywiście, otrzymywać że kolejne jest. Leasingi? Jak to się robi? Już się nie robi. Już się nie robi. Dlatego... Jak to się zrobiło? Wiesz co, wytłumaczę Ci. Jak przyszedł COVID, weszły nowe regulacje dotyczące ryzyka leasingowego i też nazwijmy sobie to profilu działalności rent-a-car, dlatego że ja za każdym razem zgłaszam samochód, że będzie wypożyczany, co też wpływa na to, że no... Oczekują ode mnie większych wkładów, mam gorsze oprocentowanie. No i mówiąc wprost, no nie jest to do końca opłacalne dla mnie, tak? Żeby brać nowe samochody. Teraz mam troszeczkę inny pomysł, jak to wszystko dalej porozwijać, tak, żeby były nadal nowości we flocie. No i udaje mi się to robić. Natomiast kwestia jest taka, że
jest pewien algorytm analityczny, który mówi, że możesz zadłużyć się w leasingu na dwukrotność swoich rocznych obrotów. Dwukrotność rocznych obrotów? Tak. No takie ale dostaję co? Informacje od analityków, że jeśli masz big firmowy, tak, czyli widzisz swoje zadłużenie w leasingach, no to widzisz, ile zostało kapitału do spłaty, wiesz, jakie masz obroty, no i patrzą na to w pierwszej kolejności, czy mogą udzielić ci kolejnego leasingu, tak? No ja już tak sobie obmyślam, jak ten dwukrotność tego obrotu, jak to można ten obrót sobie nabić w paru spółkach, wiesz, przerzucając pieniądze. Wiesz co, no powiem ci tak, oczywiście, że można, natomiast no, analitycy nie są głupi i często wymagają dokumentów, takich jak właśnie wykaz przelewów firmowych, faktur i no, już pomijam, że buforowanie się fakturami, czyli faktura za fakturę, nie jest do końca, nazwijmy to sobie, legalnym procederem, tak? No, wiadomo, jak w praktyce no, da się dużo rzeczy zrobić. Oczywiście, natomiast kwestia jest taka, że to, że ty dołożysz fakturę bazującą na innym profilu działalności, tak? I taką fakturę wyłapią na przykład właśnie analitycy, no to wcale nie znaczy, że to wpłynie na poprawę twojej zdolności leasingowej, tak? Natomiast też leasingowanie się w nieskończoność, tak, czyli dokładanie nowych leasingów do floty, nie jest też najlepszym modelem na zwiększenie rentowności tego biznesu. W porządku. Słuchałem sobie wywiadu z tobą i powiedziałeś, że te wypożyczalnie to nie jest wcale taki złoty biznes, jak ludzie sobie myślą. No bo jak to widzi się osobę w sportowym samochodzie czy w drogim aucie, no to od razu wydaje się, że ona dużo zarabia, więc trochę to też spływa na ciebie. Jak ten Wojtek ma tyle tych aut, no to musi być z tego super kasa. Jak to jest w rzeczywistości? Czy jaka jest w rzeczywistości kasa? Powiem tak, mogę powiedzieć, że auto jest rentowne wtedy, kiedy ono zarabia na czysto po opłaceniu ubezpieczenia, eksploatacji, 50% wartości raty leasingowej, tak? Czyli jeśli powiedzmy auto zarobi 5000 zł, kiedy rata jest dycha, na czysto już po opłaceniu wszystkiego, no to można mówić, że to jest rentowny samochód. Natomiast mówię, największą rentowność osiąga się w momencie, kiedy kończy się leasing bądź sprzedaje się auto. Tak, to jest najlepszy czas na monetyzację tego biznesu, co o czym przekonałem się w tym roku, kiedy sprzedawałem Nissana GT-R-a. Tak, i takiego Nissana GT-R-a, którego kupiłem tam za 300 parę tysięcy, w tym roku sprzedałem za ponad 400, a auto już było w leasingu 2 lata ponad. Więc tutaj jest największy zarobek, tak? Ogólnie, no, też weźmy przykład G-klasy, tak? Załóżmy, że mamy taką G-klasę. Ta G-klasa, kiedy ją kupowałem, kosztowała 800 tysięcy. Teraz ona ma 4 lata prawie. Za 4,5 miesiąca będzie miała 4 lata. No to jaka jest wartość takiej G-klasy? Okej, przebieg jest duży, tak? Bo to jest ponad 100, ale jaka jest wartość takiej G-klasy? Nie wiem, no ponad milion? Nie, ale powiedzmy, że jeśli chciałbym ją sprzedać od ręki, myślę, że za 700-750 tysięcy bym ją sprzedał, tak? Zwłaszcza, że tutaj dużo rzeczy było wymienianych na gwarancji, można też zrobić generalkę silnika przed taką sprzedażą i auto, że tak powiem, prezentuje się jak nowe. Natomiast patrząc na to, ile to auto zarobiło w trakcie, i jednocześnie ile już kapitału jest spłacone, no to tutaj jest największy zysk, tak? Jeśli ja chciałbym to auto sprzedać. Albo jest druga opcja, wykupić to auto, żeby zarabiało na czysto. No bo nie oszukujmy się, ale takie auto G-klasa w wariancie 6.3 no jest ponadczasowym samochodem. To dopóki będzie jeździło i nie będzie zepsute, to będzie samochodem, który jeździ i cały czas zarabia. No właśnie, ty tych G-klas masz kilka. Trzy w tym momencie, a niedługo będzie czwarta. Powiedz mi, to jest tak dobrze wynajmujący się samochód? Myślę, że mogę powiedzieć, że najlepiej wynajmujący się samochód. No to przejdźmy sobie od razu do tego, kim są klienci. Kto wynajmuje takie samochody? Dlaczego ktoś wynajmuje takie samochody? Na jak długo? Jak często? Profil klienta. Wiesz co, no profil klienta można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest grupa klientów biznesowych, którym po prostu opłaca się to wrzucić w koszta. Czyli jeśli ja kupiłem to auto X
lat temu. Mam ratę, załóżmy, 11 tysięcy na nim. Netto? Brutto. I wydajmy je za 24-25 tysięcy, tak? No to mam bardzo dobrą rentowność z tego. Jeśli teraz mamy klienta, który idzie do salonu i chce kupić taką G-klasę, to ile będzie go wynosiła rata za G-klasę, która kosztuje 1 100 000, 1 200 000? 18-19 tysięcy plus eksploatacja, plus polisa ubezpieczeniowa i wychodzi na to, że no jeszcze musi wyrzucić wkład 120 tysięcy, prawda? No i wychodzi taka sytuacja, że to auto, które on chce sobie zleasingować, wychodzi go drożej niż na przykład wynajem G-klasy ode mnie. Więc jeśli ktoś wie, że no i po prostu nie chce posiadać, tylko chce użytkować, tak? I wie, że za chwilę być może zmieni samochód, albo będzie chciał jeździć na przykład Urusem, albo Bentaygą, albo czymś innym, tak? No to jest model idealny dla osoby, która po prostu chce często zmieniać samochód. I to jest, powiedzmy, druga grupa klientów, tak? Natomiast matematycznie wynajem samochodu, który został przez kogoś dobrze sfinansowany i kupiony na dobrym rabacie, może okazać się dużo bardziej opłacalny niż kupno nowej no, no fury. Tak, tylko że później sobie ten samochód z leasingu wykupisz i sprzedasz. Załóżmy. Nie? No, mówię z perspektywy klienta. Okej, okay, załóżmy. Nie można powiedzieć, że jemu się bardziej to opłaca. No dobra, ratę ma, powiedzmy, wynajem albo rata dla niego to podobne pieniądze, ale on staje się później właścicielem tego samochodu. No, oczywiście, że tak, tylko jest jeszcze kolejna ważna rzecz. Musi dostać leasing. Tak? I teraz leasingi są w tym momencie troszeczkę już, nazwijmy to, zaporowe i nie dają samochodów o bardzo dużych wartościach, tak? Z spłatą 10%, 5% albo bez spłaty, no to można zapomnieć o kupnie sportowego auta. Z Skodę Fabię można kupić bez spłaty, tak? Natomiast no, jeśli nie masz historii leasingowej albo nie masz odpowiednich papierów, to będą chcieli od ciebie na przykład 20% wkładu, czyli 250 koła na G-klasę, plus ubezpieczenie to jest 300 na start, nie? No to za takie 300 tysięcy, no to możesz jeździć u mnie G-klasą przez ponad rok. I te G-klasy to są w wynajmie takim długoterminowym, że ktoś faktycznie na dłużej bierze to auto, użytkuje je przez kilka miesięcy? Czy mamy jedną z G-klas wynajętą już od 7 miesięcy u jednego klienta, i na razie nie chcę jej oddawać. Okej. Okay. A takie już on się zadeklarował, że na tak długo ją bierze? Czy na przykład on musi zadeklarować, na ile ją bierze? Czy, albo może, wiesz, nie mówmy tylko o G-klasach, tylko ogólnie o klientach, kto wynajmuje to auto, na jak długo, nie? No to tak jak mówię, to jest klient biznesowy, któremu się po prostu to spina, tak? Druga rzecz, to druga grupa klientów, to są właśnie osoby, które potrzebują często zmieniać, tak? No są osoby, które mają taki typ osobowości, że potrzebują często zmieniać samochód. No i nie muszą co chwilę kupować nowego, tak? Dzisiaj nawet takiemu klientowi wydawałem samochód, akurat Panamerę w GTS-ie. I to jest osoba zamożna, która ma już 8 swoich samochodów na własność, a i tak chce jeździć czym innym co chwilę. Chce po prostu doświadczać innych, nazwijmy to sobie, aspektów motoryzacji. No jeszcze jest trzecia grupa klientów, tak? Czyli klienci rozrywkowi, czyli weekendy, tak? Czyli mam czas pojeździć, chcę pojeździć, pobawić się, pokazać się, tak? To powiedziałbym, że u mnie klientów weekendowych i klientów biznesowych, tak, jest pół na pół. Koszty takiego samochodu, eksploatacji jego. Dobra, no może zacznijmy w ogóle od leasingu. Za G-klasę, no już powiedziałeś, jak to wyglądało w przypadku tych twoich leasingów, które brałeś. Gdzieś tam okolice 11 tysięcy brutto mówisz, raty leasingowej. No to jest akurat za tą G-klasę, bo ona była kupiona, wydaje mi się, że po prostu na najlepszych warunkach. Tam było chyba 780 tysięcy jeszcze. Ja wtedy za nią zapłaciłem. Późniejsze G-klasy już były kupowane w okolicach 900, tak? No to łatwo przeliczyć sobie, że mamy 120 tysięcy różnicy. Plus odsetki 30%, czyli już mamy 160, dzielimy to sobie na 60 miesięcy, no to już widać, że te raty też nie były 11, tylko 14-15 koła, tak?
A jakieś przykłady innych samochodów, jaki to jest mniej więcej, no, koszt raty? Wiesz co, no RS3 to jest koło 5000 złotych Zawsze rzędu. mówisz brutto. Wiesz co, ja mówię brutto, dlatego że chcę przyzwyczajać ludzi do płacenia brutto w tej branży, bo nie wiem czemu, ale jakoś tak wszyscy mają wrażenie, że można płacić netto, nie? Tak jakoś mi to nie odpowiada, kiedy mam leasingi po prostu i prowadzę firmę. Ja się śmieję, że chciałbym zobaczyć taką osobę, która chce płacić netto i idzie na przykład na zakupy do Biedronki i mówi pani: nie, 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 ja nie potrzebuję paragonu, proszę tutaj odliczyć mi VAT albo podatek dochodowy, tak? Dobra, czyli RS3 tam 5000 okolice, tak? Tak. W porządku. Koszty eksploatacji takich samochodów i jakie to są widełki? No bo też rozmawialiśmy Wiesz co, z. to bardzo zależy od samochodu. Czy to jest właśnie samochód typu G-klasa, tak? Czy to jest samochód typu limuzyna, czy to jest M3, A45, bo no po prostu zużywalność na przykład klocków, tarcz, opon jest różna. Tak, jeśli chodzi o serwisy, no to przedział serwisowy wbrew pozorom jakoś bardzo się nie różni na przykład pomiędzy AMG GTS-em a G-klasą, tak? Mimo że nawet różnica w cenie jest dwukrotna między tymi samochodami, tak? AMG GT mógł kosztować kiedyś 600 tysięcy, G-klasa mogła kosztować milion, ale ceny serwisowe są praktycznie te same, tak? Tak samo jak mamy w Porsche Macana, mamy Panamera, tak? No to tam serwis olejowy to jest różnica 200 zł, tak? Mimo że różnica w cenie między samochodami jest dwukrotna. No, do tego tak zmierzam, nie? Że Dobra, ale żeby na przykład, żebym mógł sobie tak w głowie zarysować mniej więcej koszty prowadzenia takiej działalności, nie? No to dobra, koszt prowadzenia. RS3 na przykład, 5000 rata. Co jeszcze? Ile ja miesięcznie muszę wydawać na ten samochód, żeby go utrzymać? Ile miesięcznie? No to policzmy sobie tak. Komplet opon, załóżmy około 2,5-3 tysięcy. Ale na jak długo starczają? No powiedzmy, że w RS3 takie opony starczą na sezon, tak? W RS3, no bo mamy tutaj 4 but, natomiast jeśli ktoś no, robi but hamulec, tak? Od świateł do świateł. I zdziera, no bo w RS3 w pierwszej kolejności zedrze się opony z przodu, bo mamy ciężki motor z przodu. No i po prostu przód ze względu na napęd quattro dostaje jak najbardziej po dupce. No i wtedy no po prostu tym kosztem, jeśli ktoś tak jeździ, obciąża się klienta, tak? Natomiast no powiedzmy liczmy te 2,5 tysiąca plus jeden serwis olejowy w roku. To jest kolejny, aczkolwiek można kupić w Audi fajnie pakiet serwisowy, olejowy, więc nie kosztuje to nas nic. Przez pierwsze 3 lata na przykład. No ale liczmy, że 2000. No to mamy 4,5. Do tego dochodzą nam klocki przód tył. No i teraz pytanie, kupujemy oryginał czy zamiennik? Nie? No to powiedzmy, że cena kompletu będzie wahała się od 1000 do 2000 złotych. Tak? No to liczmy w ten najgorszym wariancie. No to mamy 2000. Co około 30-40 tysięcy też trzeba wymienić tarczę z przodu. Więc liczmy, że w ciągu roku jeszcze musimy wymienić tarczę za około 5000 komplet. No to mamy 5 plus 2, no to mamy 12 tysięcy. Plus polisa ubezpieczeniowa w rent-a-carze to jest jakieś 1100 zł miesięcznie. No to mamy 1100 za polisę. Plus eksploatacja 1500, plus rata, czyli taki rzeczywisty koszt tego samochodu, tak? Nie licząc działań marketingowych, reklamy, plus. Załóżmy mycie, jakiś detailing, no to jest około 7,5 do 8 tysięcy brutto w skali miesiąca. Jeśli tylko liczymy to ten fakt, że to auto będzie faktycznie upalane i zużywane, tak? No bo jeśli ty masz auto prywatnie dla siebie, tak, takie RS3, no to masz inną częstotliwość wymiany tarcz hamulcowych, tak, klocków i no. Nie musisz co chwilę jeździć, czyścić, myć tego samochodu, tak? Koło powiedzmy 8000 kosztu za ten samochód, za RS3 i. Patrząc po prostu na obecne realia stóp procentowych, no bo jeśli stopy procentowe wróciłyby, załóżmy, do poprzedniego poziomu, to z tych 8 robi się 6800. Albo jeszcze mniej. Oczywiście też wszystko zależy, na jakim wkładzie to auto zostało kupione, więc no, tutaj jest kilka parametrów, które na to wszystko wpłyną. W porządku. I za ile taka RS3 jest wypożyczana? RS3, weekend, tak? Taka rzeczywista stawka za weekend, za 3 dni,
za ten samochód to jest pomiędzy 2200 a 2500 zł, tak? W zależności na jaki limit kilometrów się umawia z klientem. Czyli to biorę sobie auto w piątek rano czy wieczorem? No na przykład piątek rano, tak? I oddajesz wtedy też w poniedziałek rano. I jak dużo takich klientów jest? Chodzi mi o to, jak, wiesz, żeby sobie policzyć opłacalność tego samochodu, no ile tych wynajmów w skali miesiąca można mieć? No, wiesz co, no na wszystkie RS3... Wszystkie weekendy to taki pewnik zawsze? Wiesz co, nie, zimą nie, natomiast latem to wygląda w ten sposób, że auto jeździ spokojnie, 20, spokojnie bez starania się, 20 dni w miesiącu. 20 dni w miesiącu, a za dzień ile wychodzi, bo mówiłeś o weekendach? Powiedzmy pomiędzy 800 a 1000 zł. Brutto oczywiście mówię, tak? No dobra, no tam czyli... No bo wiesz, jeśli przychodzi do mnie klient i on mówi, Wojtek, ja chcę na dobę, ale zrobię tylko 200 km, tak? No to wiadomo też, że ja wtedy tą osobę, że tak powiem, no zaofertuję troszeczkę inaczej, tak? Będzie nie 1000 zł jak w cenniku, a 800. Dobra, czyli wychodzi gdzieś tam 16-20 tysięcy, ale w tych dobrych miesiącach mówisz, tych letnich, ciepłych. Tak. Później jest zima, gdzie jednak jest tego mniej. Czyli tak jak w tych dobrych miesiącach mówiłeś, tutaj mamy 100% zwrotu tego całego kosztu samochodu, no ale te gorsze miesiące, czyli... Oczywiście, natomiast są jeszcze inne sposoby na przykład radzenia sobie z tą sytuacją, tak? No bo ja też, żeby zwiększyć pewnego rodzaju, nazwijmy to sobie, obłożenie samochodu, no mam też na przykład ofertę klubową dla swoich klientów, tak? Czyli ktoś płaci powiedzmy jakąś opłatę członkowską klubową i dostaje na przykład wtedy auto, na zupełnie innych warunkach, tak, w skali miesiąca, tak, czyli na przykład niedużo jeździ, ale chce użytkować auto jak prywatnie, czyli nie wali po 200, 250, 500 km dziennie, tylko na przykład jeździ po mieście, tak, czyli zużywa pomiędzy 50 a 100 km z takiego limitu, no to wtedy na przykład ja taką osobę też liczę proporcjonalnie do kilometrów i na przykład koszt takiego wynajmu hipotetycznego, tak, to jest... już nie 800, na przykład 300-400 zł, tak? Najważniejszą rzeczą u mnie w biznesie, kiedy ja przeliczam, jest stawka per kilometr, tak? Czyli jeśli mamy hipotetycznie RS3 za 1000 zł w cenniku z limitem 250 km, tak? To ja wtedy mam cenę za kilometr 4 zł, tak? Prosta matematyka. Więc ja dla osoby zaufanej, która powiedzmy dużo ode mnie wynajmuje i zostawia dużo pieniędzy miesięcznie, śmiało mogę zrobić dobę za 400 zł, też z limitem 100 km. Najważniejsze to jest to, żeby cena zużycia za kilometr była stała, tak? Gdybym chciał otworzyć sobie taką swoją wypożyczalnię, jakim budżetem muszę dysponować minimalnie, żeby móc w ogóle o czymś takim myśleć? Znaczy, powiem tak, no tutaj idziesz w temat mojego produktu, tak, czyli oferty pod, nazwijmy to sobie, filię wypożyczalni, tak? I no ja przede wszystkim to robię w formie szkolenia. To nie liczy się budżet, liczy się umiejętność sprzedaży i pozyskania klientów, tak? Ale skądś auta jeszcze trzeba wziąć. Wiesz, jeśli współpracujesz ze mną na moich zasadach, na moich umowach, tak, i powiedzmy korzystasz z mojej floty, tak, no to nie potrzebujesz inwestować we własne samochody. Wiadomo, że najważniejszą rzeczą jest dostępność samochodu na już, tak? Więc weźmy pod uwagę dwa różne warianty. Pierwszy wariant, bazujesz tylko na mojej flocie, tak? Natomiast i tak wiadomo, że liczy się czas, więc najważniejszą rzeczą jest mieć auto na miejscu. Więc ja na przykład w dwóch takich filiach, gdzie mam samochody, i to jest Warszawa i na przykład w tym momencie Zgorzelec, mam jakąś pulę samochodów, które są cały czas na miejscu, tak? To są moje samochody, ale są u moich partnerów i te samochody są w pewien sposób rotowane, tak? Natomiast no my w tym momencie mamy swoje trzy lawety do wykorzystania, jeśli jest taka potrzeba. I w ciągu powiedzmy no najwięcej 4 godzin każde auto może być u mojego partnera, tak? W filii i będzie wypożyczane. Ale pytasz mnie, jaki to jest koszt. No powiedzmy, że koszt zrobienia wszystkiego, łącznie ze stroną internetową, jakimś tam podstawowym marketingiem i przeszkoleniem, tak? No bo ja uważam, że trzeba wiedzieć, co się robi, no to to jest 20 tysięcy złotych, tak? Ja taki koszt przewiduję na start. Dobra, gdybym chciał otworzyć taką filię, a gdybym chciał iść całkiem po swojemu, no to jakim budżetem, no
No skąd wziąć takie auta, jeżeli No dobra, nie to współpracuję z powiedzmy, inwestorem? że To bym chciał kupić swoje. stuwa. 100 koła. 100 koła, dlatego że ja uważam, że można zacząć myśleć o swojej wypożyczalni, kiedy ma się trzy swoje samochody. Bo zawsze któremuś coś może dolegać. Czy to Škoda, czy to serwis, czy to usterka. Tak, najgorsza jest usterka gwarancyjna, no bo za to nikt ci nie zrekompensuje finansów, tak? Bo takie są zasady gwarancji. I co najwyżej, może, jeśli będzie wolne auto, to dostaniesz takie auto do jeżdżenia dla siebie, ale nie możesz go wynajmować, nie? No to uważam, że trzeba mieć około 100 tysięcy, żeby sfinansować trzy samochody na start. Okej, i często widuję takie wypożyczalnie, gdzie właśnie jest RS3, jakaś BMW M2 albo nie wiem, jakiś Mustang, tego typu No samochody, bo to jakieś są samochody H45 dostępne Mercedes. dla największej puli klientów, tak? To są samochody, które nie kosztują dużo za dobę, tak? To są samochody, które fajnie jeżdżą, fajnie wyglądają, dobrze brzmią, tak? No może poza RS3. I dają, że tak powiem, frajdę. Natomiast no to są samochody, które są, powiem wprost, zajeżdżane, tak? Żywotność takiego samochodu to jest no 3 lata. Okej. Czy to jest dobry wybór, jeżeli chodzi o auta? Jeżeli chciałbym budować swoją flotę samochodów pod wynajem, no to jakie auta wybrać? Czy właśnie iść w te RS3, No to co za. mają wszędzie tego, wydaje mi się, jest dużo? Czy jak Znaczy to wybrać? ja bym poszedł w taki model, że inwestuję w trzy najpopularniejsze swoje samochody do wynajmu. Czyli tak jak powiedziałeś, na przykład A45S, tak? Albo CLA. Ja bym wziął CLA osobiście zamiast A45, bo jest ich mniej na rynku. RS3, tak? I na przykład BMW 135, M2, M3, M4 w xDrive, tak? Wiadomo, że tutaj już wtedy budżet musi być większy, to 120-150 tysięcy na start. Natomiast no, szukałbym partnerów, tak? Czyli wypożyczalni, z którą mogę współpracować, żeby mieć większe po prostu CV samochodów w swojej ofercie. Jak z konkurencją teraz? No bo ja mam wrażenie, że tych wypożyczalni jest dużo. Jest dużo. Czy rynek jest jeszcze na tyle chłonny, że W będą. sezonie jak najbardziej. W sezonie. Tak pomiędzy powiedzmy majem a wrześniem, ja miałem takie miesiące, że po prostu musiałem chodzić na piechotę. No to zawsze mnie to ciekawi i widzowie też zawsze w komentarze, że kto wynajmuje te samochody, nie potrafię tego zrozumieć. Plus jeszcze często pojawia się taki komentarz, że wypożyczanie samochodów to jest ostatnia rzecz, na której zarabia wypożyczalnia. Co ty na to? Wiesz co, no bo wszyscy szukają tutaj formy, że tak powiem, krętactwa i wymuszeń, tak? Zwłaszcza na polisach ubezpieczeniowych, tak? Które jakoś tak w naszej rzeczywistości utarły się jako standard, tak? Natomiast tak jak mówię, najlepszy model to jest sprzedaż samochodu z zarobkiem po 2-3 latach, tak? No chyba, że zakładamy, że po prostu to auto wykupujemy i ono zostaje u nas w ofercie, tak? Tematu, że tak powiem, wymuszeń i oszustw w ogóle nie będę poruszał, tak? No bo to nie jest nikomu potrzebne, tak? Nie będę nikogo przekonywał, że tak nie jest. Natomiast, no powiem tak, no każdy, kto nie był w tym biznesie, na pewno wie lepiej, analizując sobie po swojemu, nie? Jeżeli jeszcze chodzi o flotę samochodów, no to mówisz, że te auta, które tutaj poruszyłeś, fajny wybór. Znaczy, to jest podstawowo, to jest to, o co ludzie najczęściej pytają, tak? To nie chodzi o to, żeby kupić to, co ktoś lubi, tylko kupić to, co jest wymagane przez rynek. W porządku. Czyli ta podstawa. Później kolejne auta, które mówisz są chłonne, to G-klasy. Od G klasy albo do G klasy. Różnie, tak? Największy problem jest w tej mierze, że nigdy nie wiadomo, jak dane auto się sprawdzi. Aston Martin zagadka. McLaren wtopa. I McLarena masz na siebie wziętego, tak? Tak, 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 I tak. nie robi tych 50%. Wiesz co? Tutaj jest problem tego, że jeśli ktoś ma do wyboru Lambo albo McLarena, to zawsze weźmie Lambo. Jeśli ktoś ma do wyboru Ferrari albo McLarena za te same pieniądze, zawsze weźmie Ferrari.
Znaczek się liczy, nie? No to ciekawe doświadczenie. Ale dla pasjonatów motoryzacji, których też jest coraz więcej według mnie, sprawdzi się McLaren. Ja mam na to klientów. Natomiast uważam, że jeśli bym kupił inny samochód zamiast McLarena, zarabiałbym więcej pieniędzy. Czyli biznesowo już drugi raz byś nie kupił jednak McLarena. Kupiłbym, ale innego. Jeśli chodzi o McLarena, to kupiłem 570, ja go kupiłem za bardzo dobre pieniądze, bo to auto po 3 latach w tym momencie jest warte dokładnie tyle samo, co za nie zapłaciłem. Natomiast miałem okazję ostatnio jeździć McLarenem Arturo, czyli najnowszym wypustem poza 750. I to auto jest genialne. Skok technologiczny, jakościowy tego auta w porównaniu do 570 jest niesamowity. To jest tak, jak ja bym przeskoczył 20 lat do przodu, jeśli chodzi o generację danej marki. Więc szukałbym po prostu innego wariantu. Osobiście uważam, że McLaren Artura to jest jeden z lepszych superkarów, jakie miałem okazję prowadzić. Huracanem troszeczkę boję się jeździć po polskich drogach, zwłaszcza po Wrocławiu, po dziurach i nawet nie tylko co po Wrocławiu. No, mam wrażenie, że siedzę w taki sposób, że nie mam na tyle dobrej widoczności, żeby móc tym samochodem dynamicznie się poruszać. W McLarenie nie odczuwam tego problemu. Mieliśmy sytuację ostatnio, nagrywaliśmy wywiad z gościem, który przyjechał do nas Huracanem. I to przyjechał, nie wiem, z 500 km chyba miał do nas i jechał Huracanem. No i do mnie na przykład do wioski nie potrafił wjechać, musiał jechać naokoło, bo było takie lekkie zapadnięta droga i nie był w stanie pokonać tej nierówności. Więc no, specyficzny samochód. No to, tak jak mówię, no jest bardzo nisko osadzony. Teoretycznie duża część osób uważa, że Audi R8 i Huracan to jest to samo, ale gwarantuję, że R8 byśmy tą nierówność pokonali. Jest dużo fajniejszym samochodem na co dzień. No i też V10. Problemy w wypożyczalni, w tym biznesie. Co tutaj jest najtrudniejsze? No, ludzie. Ludzie, klienci? Którzy katują samochody? Klienci, którzy katują, klienci, którzy psują, klienci, którzy unikają odpowiedzialności finansowej. Później druga rzecz, leasingi, które no, przez temat Francji i nazwijmy to sobie właśnie wymuszeń i oszustw przez nieuczciwych prowadzących ten biznes, no, zamknęły się bardzo mocno na tych, którzy ten biznes prowadzą, nazwijmy to sobie tak jak należy, z odpowiednimi polisami, zabezpieczeniami i nie tylko. No i same ubezpieczalnie, tak? No bo ubezpieczalnie działają w ten sposób, że jeśli tylko mogą w jakikolwiek sposób opóźnić ci wypłatę pieniędzy, no to oczywiście, że to zrobią. To jest w ich interesie, tak? Masz, się śmieję, dwa działy w ubezpieczalni. Pierwszy, który wciska ci produkt, gwarantując, że to będzie super polisa. I masz drugi dział, który ma konflikt interesów w tej samej firmie, który ma szukać czegokolwiek, żeby po prostu nie wypłacić ci twoich pieniędzy, za które tak naprawdę ci się należą. W sytuacji, gdy samochód, na przykład klient uszkodził, miał wypadek, no to czy ten klient musi płacić za każdy dzień przestoju tego samochodu? Jak tutaj się zabezpieczasz? To jest różnie. No, w teorii, według umowy, tak. Oczywiście tylko jeśli to jest szkoda z jego winy. W przypadku szkody z OC sprawcy albo nawet muszę zwrócić resztę pieniędzy za wynajem, albo zagwarantować auto na zamianę. Natomiast, co jest ważne, jest taki zapis w mojej umowie oczywiście, natomiast to jest zapis, no, który ja mocno respektuję w momencie, kiedy ktoś unika odpowiedzialności za karę umowną podstawową, tak, która właśnie na ten przestój powinna wpływać. Czyli jeśli ktoś nie chce zapłacić za szkodę kary umownej, no to wtedy ja ten zapis wykorzystuję do roszczeń finansowych na poziomie powództwa cywilnego. Nie zdarzyło mi się, żebym klientowi, który szedł ze mną na ugodę w przypadku takiej kary, żebym naliczał go za przestój auta. Jak często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś rozwali auto? Statystycznie? Wiesz co, no pytanie, mogę ci powiedzieć raz w miesiącu hipotetycznie, tak? Tylko przy skali tylu samochodów, czy to jest dużo, że w skali roku powiedzmy jest 12 uszkodzonych samochodów? Ok.
Okej, okay, czyli powiedzmy przy 60 samochodach około trzeba około liczyć, że... 15 szkód w ciągu roku. 15 szkód w ciągu roku. Natomiast, co według mnie jest ważną rzeczą w tym wszystkim, to że powiedzmy 1/3 to są szkody z OC sprawcy, tak? Czyli ktoś inny zawinił, a 2/3 to są szkody z autokasko. I żadna ubezpieczalnia, nawet ta dla wypożyczalni, nie ma, nie uwzględnia tego, że auto jest niewynajmowane, że dalej trzeba ponosić wszystkie koszty, tylko po prostu jak samochód jest uszkodzony, no to ty musisz za niego dalej płacić oczywiście, auto na siebie nie zarabia. Nie ma takiego produktu, że ktoś ci płaci za przestój samochodu. Dobra, poruszyłeś też lekko temat Francji. O co chodziło z tymi wypożyczalniami do Francji? To jest też głośny temat. I o co chodziło? No chodziło po prostu o to, że samochody były finansowane bez odpowiedniego ryzyka i zgody leasingu na zarobkowy wynajem, tak? Jeśli finansujesz samochód, bierzesz rabat na lekarza, tak zwany, się śmieję, są specjalne grupy zawodowe, które mają specjalne rabaty w markach premium, nie płacisz polisy rent-a-car, która jest 3 razy droższa od standardowej i wywozisz auto i później z tym autem coś się wydarzy, no to ubezpieczalnia ma prawo pełne odmówić ci wypłaty pieniędzy. No bo świadomie wynajmowałeś auto zarobkowo, nie mając do tego ani zgody leasingu, ani polisy, która wpływa na ryzyka popełnione przez osobę, która to auto wynajęła. No i tutaj mamy problem, dlatego że dużo osób, które takie auta brały, kiedy doszło do szkody i utraty, nazwijmy to sobie, też mienia leasingu, tak? Własności leasingu, bądź leasing przywoził sobie z Francji rozwalony w szkodzie całkowitej samochód, no to osoby, które ten leasing brały, okazywały się na przykład niewypłacalne. Więc leasing był stratny pieniądze, więc no, wprowadził pewnego rodzaju obostrzenia, no, żeby zmniejszyć ryzyko. Czyli na przykład ja mam zgodę na wynajem w leasingach, ale na przykład na terenie Polski, tak? Okej. Okay. Czyli nie mogę sobie wypożyczyć od ciebie auta i jechać. Możesz jechać, za granicę. Ja nie mogę prowadzić filii, tak? Aha. Natomiast okay. Mam w dwóch leasingach taką informację, że jeśli ktoś chce wyjechać moim samochodem za granicę, to ja muszę leasing poinformować. Zdarzyły ci się kradzieże samochodów albo jakieś, nie wiem, podmiany części tego typu przypadki? Podmiany części nie. Natomiast co do kradzieży, to miałem dwie takie sytuacje. Udało się odzyskać auto? W jednym przypadku tak, w drugim nie. W drugim zostało odnalezione pocięte na części na Litwie. Natomiast no, wypłacone zostało odszkodowanie, no i no, zakończyło się tak, jak powinno to się zakończyć, tak? Okej. Okay. Czyli problem kradzieży nie jest dużym problemem, bo chroni cię ubezpieczenie? Problem kradzieży jest wtedy, kiedy nie weryfikuje się klienta i wypożycza się auto, komu popadnie, tak? Natomiast no ja staram się opierać swój biznes o grono zaufanych klientów, stałych klientów, zarabiać mniej, tak? Momentami nawet w miesiącu być stratnym, ale nie wynająć auta osobie, która jest obarczona jakimś ryzykiem. Mhm. I jak weryfikujesz tych klientów? No bo dobra, teraz już masz wypożyczalnię od lat i jesteś w stanie to zweryfikować, ale jak ktoś zaczyna? Są osoby, które się tym zajmują, tak? Jest no, firma, która weryfikuje klientów na podstawie dowodu osobistego i PESEL-u, tak? Czyli każdy klient, który do ciebie przychodzi, jest weryfikowany? Każdy nowy. Czyli ktoś chce wynająć RS3 na jeden dzień? Wiesz co, najważniejszą rzeczą, to jeśli ja mam na przykład klienta, który może mi zrobić przelew z konta, swojego konta, może, że tak powiem, dać mi NIP do faktury, tak? No to wtedy ryzyko, że cokolwiek się wydarzy, jest znacznie, znacznie niższe, tak? To jest ryzyko, na które ja się zgodzę, tak? Natomiast no, jeśli mamy osobę, która tylko płaci gotówką, nie ma żadnych social mediów, tak? Nie ma historii w jakiejś innej wypożyczalni, no to takiej osobie się odmawia wynajmu, nie? Robisz też, widziałem, szkolenia. O co chodzi z tym tematem? Czy ty chcesz sobie hodować konkurencję, czy dlaczego te szkolenia? Wiesz co, ja uważam, że tutaj nie ma czegoś takiego jak hodowanie sobie konkurencji, dlatego że biznes wypożyczalni jest biznesem bardzo lokalnym, wbrew pozorom, tak? Dotyczącym danego regionu. Powiedzmy,
promienia 50 km. Najmy, które są z dalszego obszaru, stanowią może 20-30% obłożenia miesięcznego. Natomiast jeśli mamy odpowiednią sieć współpracujących z sobą podmiotów, to wbrew pozorom my zwiększamy sobie obłożenie floty i tylko działamy na swoją korzyść, a nie na niekorzyść. Mhm. Więc opowiedz trochę więcej o tych szkoleniach. Co mam powiedzieć więcej? No po prostu uczę kogoś, jak prowadzić ten biznes od A do Z. Jakie samochody wybrać, jak sfinansować leasing, jak weryfikować klientów. Informuję o tym, jak to wygląda z punktu prawnego, legalnego, podatkowego. Jak powinno wyglądać wydanie samochodu, na co zwracać uwagę. No i jak ktoś może nas w tym wszystkim oszukać, tak? Czyli zarządzanie ryzykiem, ja to nazywam. No to widziałem, to szkolenie trwa 5 dni chyba, tak? Tak. 5 dni po około 5-6 godzin wykładów codziennie. To ja myślę, plus jeszcze część tutaj praktyczna, tak? No bo część praktyczna też jest ważna, bo pewnych rzeczy nie da się opowiedzieć, trzeba po prostu pokazać, tak? No i też ważną rzeczą, wbrew pozorom na tym szkoleniu jest, ja to nazywam szkolenie z produktu, czyli pojeżdżenie samochodem, żeby zobaczyć różnicę na przykład pomiędzy A-klasą a RS3, tak? Pomiędzy BMW M8 a Panamerą a Fordorem, tak? No jest w tym wszystkim troszeczkę, że tak powiem, niuansów, które pozwolą ci dużo lepiej sprzedać produkt, który oferujesz. No to takie też szkolenie praktyczne, to ja bym mógł przejść tam. To jeżdżenie, poznawanie różnic. A czy to jest ta najprzyjemniejsza część? Widziałem też, robicie wyjazdy, eventy, więc jaka to jest część twojego biznesu? Jaka to jest procentowo, część, powiedz. Jaka to jest część mojego czy biznesu? To faktycznie jest to robione tak komercyjnie zarobkowo, czy to tak jakieś, nie wiem, dla frajdy, dla rozrywki? Jedno i drugie. Pół na pół. Ale opłaca się. Wiesz co, nie chcę mówić, że się nie opłaca, bo jakby się nie opłacało, to bym tego nie robił, tak? Natomiast to jest ta przyjemna część tego biznesu, która wpływa na to, że no chce się to robić, tak? W porządku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za przejażdżkę. Nie ma problemu. No i widzów skierujemy tutaj do opisu filmu, tam znajdziecie kontakt do Wojtka. No i zapraszamy na kolejne odcinki na naszym kanale.